Jim. Postać, która zasłużyła na o wiele lepsze potraktowanie. Lepsze to, że twórcy najwyraźniej go nienawidzili. No to został potraktowany w najgorszy możliwy sposób. Czyli praktycznie ta sama narracja, co w przypadku Chloe z Miraculouma. Kim jest Jim? Jim pochodzi z świata marzeń. A świat marzeń to jest inny świat niż ziemia, na której żyją Winx. Świat, w którym dzieje się sporo złych rzeczy, ponieważ królowa, która zarządza tym światem, jest niezwykle okrutna. I zmusza ona swoich poddanych do brudnej roboty dla niej. Obzdurała sobie, że będzie porywać talenty. Talenty, które są na ziemi, talenty z programu Wow Wow. Po to, żeby sama mieć talenty tych osób. Dlatego zleca ona poszczególnym osobom, nie tylko osobom, również zwierzętom, porywanie tych osób. I między innymi Jim był zmuszany do tego, żeby dla niej pracować. Ale przez to, że się jej zbuntował, to w ramach kary został odesłany na ziemię. No i na ziemi musiał się jakoś nauczyć żyć. Ale że na ziemi przybywał również Saman w sprawie schwytania jakiegoś talentu, no to Jim ukradł mu zegarek. Zegarek, za pomocą którego mógł się z powrotem przenieść do świata marzeń. I również obserwował sytuację, która była związana z krową. Związana osobiście z tym, że krowa chciała porywać poszczególne talenty i więzić je w swojej krainie. Jim niezwykle zainteresował się dziewczyną imieniem Annabelle, która była w niebezpieczeństwie, no i ostatecznie została porwana. No i zdaje się on takim trochę podejrzanym dla Winx, ponieważ za Winx próbują rozwiązać zagadkę, kto te osoby porywa. No to Jim jest podejrzany i Winx podejrzewają go o to, że on może być złodziejem talentów. Tak naprawdę nim nie jest, a przynajmniej w pierwszym sezonie chcą powstrzymać krową, która owa talenty porywa. Więc Winx próbują go tam gonić, dochodzi do paru pościgów, lecz Jimowi zawsze udaje się je ostatecznie zgubić. Przynajmniej do 10 odcinka z pierwszego sezonu, gdy w końcu postanawia on się skonfrontować z Bloom oraz z Roxy. Co robi Roxy w świecie Winx? Zapytajcie się twórców. No bo co bądź oferuje on swoją pomoc i oferuje on Bloom swoją pomoc. Roxy mu do końca nie ufa, no ale Bloom ostatecznie postanawia zaufać Jimowi, mimo tego, że no między innymi tak trochę zaatakował on Evansa i Gomeza, którzy akurat byli w posiadaniu jego zegarka, który służy mu do teleportowania się do świata marzeń. Bądź co bądź okazuje się, że owy zegarek jest zepsuty, jednak Jim za bardzo nie ma jak się teleportować i w tym celu coś musi wykombinować, żeby owy zegarek naprawić. Postanawia więc wraz z Bloom udać do Szwajcary i ponieważ znam takiego zegarmistrza, który to może im pomóc i może on też naprawić ten zegarek, dzięki któremu będą mogli obydwoje się przenieść do świata marzeń. Bloom postanawia zaufać Jimowi, no i razem z nim udaje się do Szwajcarii, żeby sprawę tego zegarka jakoś rozwiązać. Bloom i Jim trafiają na wiele niebezpieczeństw w trakcie swojej podróży w Szwajcarii. Bloom tutaj postępuje totalnie głupio, ponieważ zamiast... ujawnić się Jimowi ze starodziejką, Jim już i tak wie o tym, że Bloom jest starodziejką, no to Bloom zamiast tego z jakiejś zdradzi postanawia ukrywać przed Jimem to, że jest starodziejką. Nie wiem czemu, biorąc pod uwagę to, że i tak ostatecznie się ujawnia, Jim i tak pochodzi z innego świata, więc czemu Bloom ukrywa przed nim to, że jest starodziejką? No nie wiadomo. Bądź co bądź, mimo niebezpieczeństw, na które Jim oraz Bloom natrafiają, również za sprawą starego kompana Jima Smee, ostatecznie Jim i Bloom trafiają do wiedzy zegarmistrza, lecz zegarmistrz nie chce ich wpuścić i wypędza ich. Ostatecznie zostają oni zaatakowani przez Smee oraz jego piratów. Okazuje się, że Smee i Jim działali razem w drużynie pirackiej, lecz Smee uznaje Jima za zdrajcę, dlatego ponieważ Jim już nie pracuje dla królowej. Sprzeciwił się jej, a Smee z kolei dalej dla królowej pracuje i wykonuje jej rozkazy. Bądź co bądź, Jim tam jakoś próbuje przekonać Smee do tego, że mogliby działać razem, że wspólnie mogliby królową pokonać. Ostatecznie no nie udaje mu się przekonać Smee do współpracy i ostatecznie Smee jest w stanie pokonać zarówno Bloom, jak i Jima. No i w trakcie tego pierwszego sezonu można dostrzec, że Jim jest naprawdę kompetentny. Potrafi się wykazać, potrafi również walczyć, lecz no jego umiejętności nie były dość wystarczalne, żeby wtedy pokonać Smee. Obydwoje zostają porwani do świata marzeń, no i Jim w końcu natrafia na krową razem z Bloom.
Blom tam jest trochę wątki w Jima, no ale ostatecznie Jim okazuje się być jakąś pomocą. Winx też trafiają do świata marzeń, ponieważ no, one były w stanie naprawić ten zegarek z pomocą Silkę, która okazuje się być siostrzenicą zegarmistrza. Bądź co bądź, dochodzi do finalnej walki z królową w pierwszym sezonie. Również okazuje się, że ona ukradła głos Annabelle. I Jim twierdzi, że królowa nie była w stanie nic mówić, dodała z nim ukradła Annabelle głosu. Ostatecznie udaje się królową pokonać. Jim też pomaga Winx, ponieważ pozwala im wrócić na ziemię. I również Winx postanawiają z Jimem współpracować. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie narracja, w którą twórcy zaczynają iść od tego odcinka. A mianowicie na końcu twórcy wyskakują z narracją, że Jim jest zły. Wykorzystał on Winx po to, żeby osłabić królową, żeby zdobyć dzwonek i również okazuje się, że SMI, no tak jak mówiłem wcześniej, oni działali razem w jednej drużynie pirackiej, ale za Jim się odłączył od królowy, no to SMI uznał go za zdrajcę. Ale no teraz, gdy SMI został przemieniony w pizdę, bo durny, toksyczny scenariusz świata Winx, no to nagle SMI postanawia być posłuszny Jimowi, a Jim z kolei postanawia SMI wykorzystać. I na tym kończy się rola w pierwszym sezonie. Jim poprzysięga, że będzie chciał przejąć władzę w Nibelandii, ponieważ on świat marzeń nazywa Nibelandią. I od tego momentu zaczyna się toksyczna, spierdolona narracja w świecie Winx. Na siłę twórcy próbują przedstawić Jima negatywnie, że jest rzekomo taki wielce zły. No i to będzie niestety odczuwalne w drugim sezonie. Jest to co prawda nie na początku, ponieważ Jim i SMI na początku drugiego sezonu zostają zaatakowani przez cienie królowej. Lezną Winx i pomagają. No i wtedy również Winx dowiadują się o tym, że SMI dołączył do Jima i że znowu działają razem. Również to jest ten moment, gdy SMI staje się kompletną pizdą i zachowuje się jak totalny nieudacnik. Mimo tego, że w pierwszym sezonie był faktycznie kompetentny i faktycznie w pierwszym sezonie potrafił się wykazać, ale twórcy o tym totalnie zapomnieli oczywiście. Był to kobieta ten złoczyńcą, który był z Wrolem, ale o tym już twórcy też zapomnieli i zaczęli ze SMI robić jakąś ofiarę. Bądź co bądź, SMI wyjawia Winx, ponieważ toksyczny scenariusz, że królowa niegdyś była dobra. Była nazywana dzwoneckiem, ale stała się zła, dlatego, bo tutaj uwaga, facet ją porzucił. Była ona w związku z niejakim Piotrusiem Panem. Piotruś Pan w świecie Winx, w świecie marzeń, był uznawany za bohatera. Ludzie ze świata marzeń uznawali go za bohatera. Ale Jim oraz jego załoga piracka jako jedyni wiedzieli, jaka jest prawda. Wiedzieli, jak zły jest Piotruś Pan i dlatego walczyli przeciwko niemu. Zostali więc uznani za buntowników. I w końcu nadszedł dzień, gdy Piotruś Pan postanowił porzucić królową i od tego momentu królowa stała się zła. Dlatego bo ją facet zrzucił. To jest oczywiście toksyczna narracja twórców, żeby zreformować następnie królową i żeby przedstawić Jima jako tego złego. No bądź co bądź, Jim zdradza Winx takie informacje na temat królowej i Winx postanawiają odnaleźć Piotrusia Pana. W tym celu udają się one do Wendy Darling, która może coś wiedzieć, bo ona tak Piotrusia Pana zna. No ale Wendy zostaje zaatakowana przez cieniste istoty, Winx musi jakoś wkroczyć do akcji i pomóc. Natomiast co z Jimem? Jim w międzyczasie próbuje nauczyć SMI, jak być piratem. No bo wiecie, SMI potrafił być dobrym piratem w pierwszym sezonie i faktycznie potrafił być kompetentny, ale że w drugim sezonie stał się pizdą, no to Jim musi go na nowo uczyć, jak być piratem. No i tam próbuje jakoś go nauczyć, ale zbytnio mu to nie wychodzi, no bo SMI nie da czegokolwiek się dobrego, kompetentnego nauczyć, bo SMI jest pizdą w drugim sezonie świata Winx. No bo co bądź niespodziewanie zostają oni zaatakowani przez krokodyla. A dlaczego zostają zaatakowani przez krokodyla? No nie wiadomo. Winx zostają wezwane do świata marzeń, żeby pomóc Jimowi i SMI. Ostatecznie im się to udaje. No i okazuje się, że krokodyl chce zaprowadzić Winx po to. Chce je zaprowadzić w pewne miejsce, żeby Winx pomogły krokodylowi uratować aligatora, czyli jego brata. No Jim też również zdradza Winx, że krowa stworzyła takie miejsce, w którym uwięziła brata krokodyla. I na tej podstawie można się już domyśleć, że prawdopodobnie krokodyl służył krowie dlatego, ponieważ liczył na to, że
w ramach wykonywania pracy dla niej, no to krowa uwolni jego brata. To mogę zrozumieć, ale to, czego nie mogę zrozumieć, to dlaczego do jasnej cholery krokodyl zaatakował Jima i Smi? Dlaczego ich zaatakował? Jaki miał motyw? Co on to zrobił? Bo co, bo liczył na to, że Wing zostaną tutaj wezwane, ale skąd on mógł wiedzieć o tym, że Wing zostaną wezwane do świata marzeń? W momencie, gdy Jim i Smi będą w niebezpieczeństwie. To niestety jest jedna z wielu dziur fabularnych, która ma miejsce w tym sezonie. No, ostatecznie Wings są w stanie pomóc Alligatorowi, uwalniają go, no i również Krokodyl oraz Alligator dołączają do drużyny Jima. Jim tworzy drużynę rebeliantów, która ma na celu pokonać krową. I Jim wykazuje się naprawdę kompetencją. Jest kompetentny, potrafi się też wykazać, potrafi walczyć, potrafi coś faktycznie zrobić, potrafi też coś zaplanować. Jest to widoczne faktycznie. Wielka szkoda tylko, że twórcy prowadzą durną, toksyczną narrację, że jest zły. Również Wings zdradzają Jimowi swój plan. Nie były w stanie odnaleźć Piotrusia Pana, ale odnajdą jego syna, żeby dowiedzieć się, gdzie jest Piotruś Pan. Jimowi się ten pomysł nie podoba. I mu się wcale nie dziwię. To jest jedyna jakakolwiek myśląca postać w tym sezonie. Nie podoba mu się ten plan, dlatego, bo zdaję sobie sprawę z tego, że cały ten scenariusz jest toksyczny i spierdolony. No ale więc oczywiście jest nieuczestniczą w tym toksycznym i spierdolony scenariusz, no to... podtrzymują swoje stanowisko, żeby doskać mata. Jimowi się to nie podoba i tutaj uwaga, plot twist. Jim zleca Smi porwanie mata. Dlaczego? Ponieważ Smi nie chce... to Jim. Jim nie chce dopuścić do tego, żeby Matt spotkał się z krową. I biorąc pod uwagę to, co się działo w drugim sezonie pod koniec, to ja się wcale Jimowi nie dziwię. Naprawdę, Jim to jest jedyna postać, z którą się jakkolwiek mogło to stawać w tym sezonie. No bo trzeba powiedzieć, to jest oczywiście toksyczna kolejna narracja, z którą wyskoczyli, żeby przedstawić nam to, jaki to ten Jim jest wielce zły. Więc mi ostatecznie udaje mu się dorwać mata. Tylko teraz pytanie, co on chciał z tym matem zrobić? Bo on tak uciekał przed Wings z tym matem, ale co on ostatecznie chciał z tym matem zrobić? To po pierwsze. Po drugie. No ostatecznie nie udaje mu się porwać mata. Później jeszcze ponownie próbuje porwać mata w Szwajcarii w 7 odcinku, no ale Flora dosyć szybko go odpędza. A kolejną scenę z Jimem mamy w momencie, gdy Wings przyprowadzają Mata do Jima i Wings sugerują, żeby Jim nauczył Mata, jak walczyć. Żeby nauczył go, jak być dobrym wojownikiem. No Jim się na to zbytnio nie zgadza, no i w sumie wcale mu się nie dziwię, ale ostatecznie przystaje na to, ponieważ no, chce zrobić dobre wrażenie na Wings, nie chce tutaj obniżać zaufania, jakim Wings go obdarowują. No i ostatecznie tam próbuje go czegoś nauczyć, ale no zbytnio mu nie idzie, no bo z matem to ciężko cokolwiek uzgodnić. I ostatecznie Jim wpadł na pomysł, że jedyna osoba, która może czegoś nauczyć mata, to tygrysia Lilla. Więc Wings udają się do tygrysie Lilli, ratują ją przed ciemnymi istotami. No ale potem ona wyskakuje z takim gadaniem, że mat się może stać wojownikiem tylko wtedy, gdy znajdzie miec. No i ostatecznie Wings tego mieta skają, ostatecznie udaje się ten miec znaleźć, no i następnie wracają do Jima, żeby go wszystkim poinformować razem z Mattem. Matt się już może wykazać przed Jimem i pokazać też, jakim to on jest wielkim wojownikiem. Natomiast Jim... postanawia uwięzić Smi. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Matt skapnął się, że Smi porwał go. To Matt się skapnął i z tego powodu Jim postanawia uwięzić Smi, ponieważ nie chce, żeby Smi wyjawił wszystkim, że tak naprawdę to on zlecił Smi porwanie Matta. Oczywiście, wiadomo, teraz kolejna toksyczna, negatywna narracja w stronę Jima, żeby nam to przedstawić, jaki to on jest wielce zły. I naprawdę denerwuje mnie coś takiego, ponieważ w tych scenach z Jimem można faktycznie zauważyć, że Jim faktycznie jest kompetentny. Jim faktycznie potrafi coś zaplanować, Jim faktycznie potrafi coś zrobić kompetentnego.
Równie zapomniałem wspomnieć o tym, że w czwartym odcinku udało mi się, no sprawą nic oczywiście, ale też ma on zwerbowane syreny, które no też mają powód, żeby nienawidzić królowej, dlatego bo zniszczyła ich ocean. No bo co bądź po uwięzieniu Smi, Jim gromadzi swoją armię i postanawia zaatakować królową. I czy w tym jest cokolwiek złego? No nie, w tym nie ma nic złego. Jim chce podbić królową i ją pokonać. Za wszystko to uczyniła. Jest jak najbardziej dobre. Ale nie zdanie Wings, nie zdanie tego spierdolonego scenariusza i nie zdanie twórców, ponieważ Wings dostają tam informacje od drzewa świata marzeń, że Jim chce zaatakować królową i uwaga, uwaga, Wings ma im za zadanie go powstrzymać. Ja pierdolę. Rozumiecie, cały drugi sezon sprowadzał się do tego, żeby królową ostatecznie powstrzymać, żeby ją pokonać. Teraz, gdy Jim faktycznie chce to zrobić, bo jako jedyny jest kompetentny, to Wings ma go powstrzymywać. Jaka to jest chora, durna, spierdolona narracja, to sobie nawet tego nie wyobrażacie. A właściwie to możecie sobie wyobrazić, wystarczy, że tylko obejrzycie moją serię z komentowania świata Wings. I wtedy będziecie to mieli czarno na białym. 11 odcinek drugiego sezonu. Jim oraz jego armia walczą z ciemnymi istotami. Jest tych istot dosyć sporo, ale ostatecznie są w stanie każdą z tych istot pokonać. Do momentu, aż królowa tworzy jedną wielką istotę, która to ma na celu ich ostatecznie rozerwać. No i tutaj mają oni problemy i jest taki pewien moment, który ma po raz kolejny na celu przedstawić Jima negatywnie. A mianowicie Tygrysia Lila ratuje mu życie, ale w momencie, gdy ona jest zagrożona, no to on jej nie ratuje, tylko ucieka. Oczywiście jest to kolejna negatywna na siłę narracja poprowadzona w jego stronę, żeby przedstawić go negatywnie, że jest samolubny i zamyśli tylko i wyłącznie o sobie. Bądź co bądź, jak mówiłem wcześniej, to jest scena, która została na siłę wprowadzona na tylko po to, żeby po raz kolejny przedstawić Jima negatywnie. Ostatecznie Tygrysią Lilę ratuje Matt, no i też rozprawia się on z tą wielką, cienistą istotą. I ostatecznie królowa postanawia rozprawić się ze swoimi wrogami osobiście. Już chce to zrobić, już chce z nimi walczyć, do momentu, gdy pojawia się Matt. I tutaj oficjalnie rozpoczyna się toksyczna, spierdolona narracja. Albowiem Jim nie chce wybaczyć królowej, Jim słusznie chce, żeby królowa została ukarana za wszystkie czyny, których się dopuściła. No i Jim słusznie chce ją ukarać. Ale Matt próbuje go jakoś przed tym powstrzymać, ponieważ ten pierdolony idiota zakochał się w kobiecie, która jest od niego starsza o 60 lat i jest w dodatku w kobiecie, która zrobiła tyle złych rzeczy. No i również pojawiają się Wings, które też próbują Jima powstrzymać przed wymierzeniem zemsty, szóstej zemsty, która mu się należy. Bądź co bądź. Dochodzi do tego, że Wings są do tego stopnia odklejone i odlepiane, kompletnie są odklejone na maksa, że zaczynają one bronić dzwonecka. Mimo tego, że dzwonecek nasyłała na nie Nemezis, znęcała się nad nimi psychicznie, niejednokrotnie próbowała je zabić, to one ostatecznie stają w jej obronie, Jim uznaje jej za zdrajcenie i słusznie, bo to one zdradziły Jimę, a nie na odwrót. I na tym kończy się odcinek. A, no jest to Jim ogłasza siebie królem świata marzeń. 12 odcinek drugiego sezonu. No tutaj już oficjalnie spierdolony scenariusz się rozpoczyna. A więc, Jim postanawia wygnać Wings na ziemi. On nie robi nic złego, on jedynie doprowadza do tego, że Wings już nie mają dostępu do świata marzeń. I tyle, tylko tyle Jim robi, ale pewnie przedstawmy go najbardziej negatywnie jak się da. Wymuśmy na ludziach nienawiść względem Jima. Chcą dalej ukarać dzwonecka i słusznie, bo powinna ponieść konsekwencje za wszystko złe to zrobiła. No ale niespodziewanie pojawia się Saman. Pojawia się Saman? Próbuje on powstrzymać Jima. Ostatecznie mu się to nie udaje, ale przekonuje on Tygrysią Lilę do tego, żeby wystąpiła przeciwko Jimowi. Ostatecznie ona się na to zgadza, dlatego ponieważ, no wiadomo, była ta scena, kiedy to Jim ją zostawił. I ta scena była tylko i wyłącznie po to, żeby Tygrysia Lila zdradziła Jima, dociła do Wings i też spróbowała go ostatecznie pokonać. Tylko po to była ta scena. Żeby przedstawić Jima negatywnie i żeby Tygrysia Lila
dołączyła do Wings po raz kolejny. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że reformacja Samana, bo niby takową on dostał, jest wymuszona. Na siłę twórcy zreformowali jego postać i zrobili to tylko po to, żeby Jimam przedstawić jeszcze bardziej negatywnie, mimo tego, że on sobie w żadnym stopniu na reformację nie zasłużył, w sensie Saman. Porwał 12-letnią dziewczynkę, próbował też zabić Wings, ale z jakiejś racji on dostaje reformację, a Jim jest przedstawiony negatywnie jako ten zły, mimo tego, że on nie zrobił nic złego. Natomiast piraci oraz krokodyl i aligator udają się do Wings na ziemię, ponieważ chcą się upewnić, że Wings nie będą wracać do świata marzeń. Robią to wszystko z własnej woli. Z własnej woli udali się do Wings, ponieważ Jim nie wydał im żadnego rozkazu, który miałby na celu tam powstrzymać Wings jakoś. No, Jim im takiego rozkazu nie wydał. Zamiast tego zajął się dzwoneckiem. Zaprowadził on dzwonecka do Syrem, no, które miało z kolei na celu upewnić się, że dzwonecek się nie uwolni, że niczego nie będzie kombinowała. No Syrena oczywiście to mają jak najbardziej powód, żeby się zemścić na dzwonecku, biorąc pod uwagę to, ile ksywt im wyrzuciła. No ale niespodziewanie pojawia się ten bohater z dupy, pierdolamy rysu imieniem Matt. No i próbuje on ratować dzwonecka, no bo też ostatecznie się orientuje, że Jim jest ten zły, najgorszy i występuje on oczywiście przeciwko Jimowi i próbuje on ratować miłość swojego życia, na miłość swojego życia, która jest od jego starsza o 60 lat, a nawet być może o więcej. I też przy okazji to jest kobieta, która wcześniej była w związku z jego ojcem. To już tym bardziej jest chore. No bo co bądź Syrena próbuje go jakoś powstrzymać, przedtem oczywiście niestety im się to nie udaje, bo pierdona toksyczna narracja w tej bajce, w tym świecie Wings, no i Jimowi udaje się uwolnić dzwonecka. I teraz również wyskakuje z gadaniem, że takim największym, najgorszym złem w świecie marzeń to jest Jim. Aż się muszę napić. No i niespodziewanie Jim się pojawia, mówiąc: za dużo mówisz, chłopce. Swoją drogą ten dialog, za dużo mówisz, chłopce, to mi się od razu skojarzył z Kratosem. Kratos też dosłownie to samo powiedział chyba. No, na pewno to samo w którymś momencie powiedział do Atreusa w God of War 4. Bądź co bądź, dochodzi do walki pomiędzy Jimem a Mattem. Ostatecznie Jimowi udaje się wepchnąć Matta do wody. Syreny go też próbują utopić ostatecznie, a wielka szkoda, że go nie utopiło ostatecznie, bo oczywiście ostatecznie im się to nie udało. A z kolei Wings walczą z piratami oraz z krokodylem i aligatorem. Ale z pomocą Samana i Tygrysiej Lili ostatecznie udaje się im pokonać aligatora, krokodyla, no i również piratów. Przekonują one również piratów, krokodyla i aligatora do tego, żeby wystąpili oni przeciwko Jimowi. Tak, i mają się sprzymierzać z dzwoneckiem, która ich terroryzowała, zmusała do pracy i odebrała im wolność. Do tego jeszcze nienawidzę w tym spierdolonym scenariuszu, w dowodzie tego, że Jim krokodylowi, aligatorowi i swojej załodze nie zrobił nic złego. On im nie zrobił nic złego. Jakkolwiek ich źle nie potraktował. Ale oni występują przeciwko niemu, bo spierdolona toksyczna narracja w tym sezonie. No i zostaje nam ostatni, finalny odcinek drugiego sezonu, który dopiero skomentowałem. A więc... niespodziewanie, kompletnie z dupy, Matt się wydostaje z wody, bo dostaje ona jakieś moce magiczne z dupy, nagle potrafi latać, używa on tego swojego mieca, dochodzi do walki między nim a Jimem i ostatecznie Matt doprowadza do tego, że Jim wpada do wody, a dzwonecek niespodziewanie się transformuje w dosłownie Daphne 2.0, bo w swojej nowej transformacji wygląda dosłownie jak Daphne 2.0. I mamy tą obrzydliwą scenę, gdy oni przez chwilę tańczą w powietrzu, w sensie Matt i dzwonecek. Natomiast Jim się wydostaje z wody i Jim niespodziewanie, kompletnie z dupy, postanawia zamienić świat marzeń w świat koszmarów i doprowadzić do tego, żeby wszędzie były koszmary.
Ja z mi się psykro patrzyło dzisiaj na to, jak twórcy niszczą postać, która spokojnie mogłaby być najlepszą postacią w świecie Winx. No ale oczywiście niespodziewanie z dupy pojawiają się Winx, próbują go powstrzymać. Po raz kolejny to one jego atakują, ponieważ Jim nawet je ostrzega, żeby odpuściły, żeby dały mu spokój. Faktycznie chce im pozwolić odejść, no ale za Winx oczywiście nie chcą odejść, tylko zamiast tego dalej go atakują, no to ostatecznie Jim zaczyna z nimi walczyć. Zamienia on Zevo w statek. I będąc w tym statku, zamiast on dopłynąć do portalu, po przekroczeniu którego świat marzeń zostanie zamieniony w świat koszmarów. I w tym świecie koszmarów, no, Jim zamiast zarządzić. Tutaj już oczywiście wyskakują potanie z narracją z dupy, że Jim jest taki wielce zły. Tutaj widać, jak oni też na siłę go chcieli przedstawić negatywnie w tym finalnym odcinku. To jest też obrzydliwe. No bo trzeba bądź Winx oraz dzwoneczek i Matt próbują jakoś go powstrzymać, no ale niezbyt im się to udaje. I niespodziewanie nieoczekiwanym bohaterem okazuje się być Smee, ponieważ Smee wygarnia Jimowi, za ten kazał mu porwać Matta. No Jim tam jeszcze niby próbuje przekonać Smee do tego, żeby walczyli po jednej stronie, no ale Smee się nie daje przekonać, przejmuje on stery i również doprowadza on do tego, że Jim zostaje zrzucony w przepaść. I przez to, że zostaje zrzucony w przepaść, no to Jim ginie. Oni naprawdę zabili postać, zabili Jima ostatecznie. Jim umiera. I nagle niespodziewanie po jego śmierci świat marzeń nabiera kolorów i wraca do życia. W sensie takiego kolorowego życia. Jakby to miało nam też sugerować, że Jim jest do tego stopnia zły, że musiał umrzeć, żeby świat marzeń znowu był kolorowy. Kolejna toksyczna narracja totalnie z dupy, tylko po to, żeby nawet z całego śmierci przedstawić go jeszcze bardziej negatywnie. I cała historia w świecie marzeń kończy się na tym, że Jim nie żyje, Smee zostaje liderem załogi pirackiej, mimo tego, że sobie na to nic nie zasłużył. Sama nic sobie nie zasłużył na to, żeby być szczęśliwy i żeby dostać szczęśliwe zakończenie, w którym to nie ponosi żadnych konsekwencji za to, ile złego wyrządził. Tak samo dzwoneczek nie ponosi żadnych konsekwencji i dalej jest królową, mimo tego, że w żadnym stopniu sobie na to nie zasłużyła, po tym wszystkim, ile złego zrobiła. Ma dostaje w świecie marzeń i żyje razem z dzwoneczkiem. No, a z kolei tam krokodyl, aligator i syrena też sobie niby żyją szczęśliwie, chociaż bym tego wcale szczęśliwym życiem nie nazwała. Koniec. Jestem załamana. Jestem naprawdę autentycznie załamana, że twórcy tego spierdolonego świata Winx byli w stanie odjebać taką serkę. Podsumowując, uważam, że Jim jest największą ofiarą w świecie Winx. Dlaczego? Dlatego, ponieważ on praktycznie w ogóle nie jest zły. Te wszystkie sceny, kiedy to on niby jest zły, te sceny są dodane na siłę. Tylko po to, żeby na siłę go przedstawić negatywnie. No zwróćcie uwagę na to, jaki to jest kompletnie z dupy scenariusz. On nagle stwierdza, że zmieni świat marzeń w świat koszmarów. To jest totalnie scenariusz z dupy. Widać naprawdę, jak oni go chcieli na siłę przedstawić negatywnie. To jest dosłownie ta sama sytuacja, co w przypadku Chloe z Miraculouma. Jest ta postać, której twórcy nie lubią, więc próbują tą postać na siłę przedstawić kompletnie negatywnie, mimo tego, że to, co oni robią, nie ma żadnego sensu. I też z tego zauważyłam, Jim i Bloom są ze sobą shipowani.
I szczerze? Biorąc pod uwagę to, że Sky w ogóle nie istnieje w świecie Wings, to zamiast zrobić ten chory wątek, że Jim staje się zły, to o wiele już lepsze byłoby zrobienie wątku miłosnego między nim a Bloom. Byłoby to 1000 razy lepsze. Biorąc pod uwagę to, że no, faktycznie ten ship między Bloom a Jimem nie jest taki zły, no kuźwa, który tylko... Nie da spierdolona durna narracja, że przedstawiają Jima negatywnie. No to mogliby ewentualnie co takiego zrobić. Powiem tak szczerze, no taki wątek miłosny między Brom i Jimem na pewno byłby 1000 razy lepszy, niż to co oni odjebali z Mattem i z tym dzwoneckiem. A ze stałym dzwoneckiem, no. To byłoby o wiele lepsze. No ale niestety twórcy stwierdzili, że lepszym pomysłem będzie przedstawienie Jima negatywnie. Zrobienie z jego postaci negatywnej tylko po to, żeby... zrobić na swój durny scenariusz. I powiem tak szczerze, nie uważam, że świat Wings jest seksistowski, bo gdyby świat Wings jest seksistowski, gdyby tutaj była taka narracja, że facet zły, kobieta dobra, mimo tego, że kobieta jest o wiele gorsza w tym spadku, to nie zreformowaliby Samana, a i też SMI by nie zreformowali, więc to nie o to chodzi. Tutaj świat Wings nie jest seksistowski, ale to i tak nie zmienia faktu, że jest to toksyczna i durna narracja. Jim jest na siłę wykreowany negatywnie, tylko po to, żeby wprowadzić postać Matta. Matt istnieje tylko po to, żeby Jima ostatecznie przedstawić negatywnie, żeby był tym złym. I właściwie, no to wiecie, dlaczego jest Jim może być ostatecznie przedstawiony negatywnie, dlaczego jest ostatecznie przedstawiona jako ta negatywna postać? Dlatego, bo twórcy go nie lubią. Naprawdę, no nie widzę innego wytłumaczenia, po prostu twórcy nie lubią Jima. I to jest jedyny powód, no. Jedyny powód jest poza tym Mattem. Znaczy, to nie no, oni stworzyli Matta po to, żeby przedstawić Jima negatywnie, a chcieli przedstawić Jima negatywnie, dlatego, bo nie lubią jego postaci. Czego ja totalnie nie rozumiem, biorąc pod uwagę to, że Jim to jest postać, która i najlepiej wysła. Gdyby oni nie robili tej durnej, zjebanej narracji, że Jim jest zły, no to Jim spokojnie byłby najlepszą postacią ze świata Wings. Bo jest on najbardziej kompetentny, bo jest on faktycznie mądry, bo jest on inteligentny. Ma on też jakąś charyzmę, powiedzmy. To byłaby najlepsza postać, gdyby nie ta durna, zjebana, toksyczna narracja twórców, że on rzekomo jest taki wielce zły. Powiem to szczerze, Jim, on jest taką samą ofiarą jak Chloe z Miraculouma. No to jest po prostu Chloe, teraz w męskiej wersji. Chłopak, który jest na siłę przedstawiony negatywnie, tylko dlatego, bo twórcy go nie lubią. I naprawdę, nie wiem, ja nie wiem, dlaczego oni go nie lubią. Jaki jest powód, dlaczego oni nie lubią Jima? Jim to jest najlepiej wykreowana postać ze świata Wings, nie licząc Syren. Ten z wyglądem się wyróżnia. Jest faktycznie kompetentny. Również muszę powiedzieć, że ma dobry polski dubbing. Ale nie no, twórcy stwierdzili, że na siłę przedstawiam go negatywnie, tylko dlatego, bo najwyraźniej, no nie widzę innego wytłumaczenia, no oni po prostu nie lubią go, no nie lubią postaci, którą wykreowali. Więc stwierdzili, że przedstawiam go negatywnie. To jest załosne. No i dobrze, stary Eksi. Powiedz w takim razie, jak inaczej Jim mógłby być wykreowany? Powiem tak, Saza. Tutaj naprawdę nie trzeba jakoś bardzo kombinować.
Jim powinien być bohaterem. To Jim powinien być tym bohaterem, który ma ocalić świat marzeń. Byłby już na tyle kompetentny, żeby praktycznie być w stanie to zrobić. No ale być może jeszcze trochę potrzebowałby nauk. Więc Wix mogłby mu pomóc, trochę go nauczyć jeszcze czegoś. Jim faktycznie korzystałby dalej z ich pomocy. I również, tworząc armię, byłby on w stanie pokonać krową, obalić ją, uwięzić ją i Wix nie miałby z tym żadnego problemu, ponieważ wiedziałyby, że powinna ponieść karę za wszystko, co zrobiła. Mat nie istnieje, nie ma Mata. Mata nie ma w tym scenariuszu, o którym teraz wspominam. Jim przejmuje władzę w świecie marzeń, ale przejmuje władzę w dobrym sensie. Zostaje faktycznie królem, ale jest dobrym królem świata marzeń. I również poprzysięga, że będzie on prowadził pokój, tak? W świecie marzeń, że ludzie będą szczęśliwi faktycznie. Dziękuję on Win za wszystko, co dla niego zrobiłem. No i na tym kończy się drugi sezon świata Wings. I to wtedy by faktycznie była dobra fabuła. Jim dalej byłby kompetentny, dalej byłby zwinny, dalej potrafiłby się wykazać, tylko tak jak mówiłam, nie byłby on przedstawiony negatywnie, byłaby to faktycznie dobra, pozytywna postać. I wtedy to byłby dobry sezon. Wtedy to byłby dobry scenariusz. No ale twórcy byli innego zdania. Twórcy byli takiego zdania, że woleli przedstawić Jima najbardziej negatywnie jak się da. Jako tego zwrola, jako tego najgorszego człowieka, mimo tego, że też. Naprawdę, porównajmy sobie ceny królowej do Jima. Królowa znęcała się nad Wings psychicznie, terroryzowała je, próbowała je zabić. Również porywała młode osoby i je więziła. Również. Zmusała ona poszczególne zwierzęta i ludzi do pracy dla niej. A co takiego złego zrobił Jim? Jim nie porwał Annabelle, wręcz przeciwnie, chciał ją uratować. Chciał jej pomóc, ale nie był w stanie. Jim nie uwięził brata krokodyla, tylko faktycznie obydwu dał nadzieję na to, że będą się mogli na królowej zemścić za to, co ona im zrobiła. Jim chciał słusznie ukarać terrorystkę za wszystko, co zrobiła. I słusznie. Jim po prostu był sprawiedliwym sędzią w tym wszystkim i tyle. I teraz jego królowa swoją drogą skrzywdziła, więc nic innego, że sam chciał jakiejś zemsty. Nic dziwnego. To też można zrozumieć. Normalne osoby to zrozumieją. Ale chciał, żeby faktycznie poniosła sprawiedliwe konsekwencje. Więc Jim ostatecznie zrobił więcej dobrego niż złego. I również Jim w jakikolwiek sposób nie skrzywdził Wings. To krowa je skrzywdziła, to krowa się nad nim znęcała, ale Wings jakieś drogi stwierdziły, że staną w jej obronie, będą ją broniły. Ale Jima zabiją. Jima, który im nic złego nie zrobił. No i dlatego jest mi naprawdę Jima szkoda. Jim zasłużył na lepsze potraktowanie. Jim zasłużył na to, żeby go potraktować lepiej. Jim spokojnie byłby najlepszą postacią ze świata Wings, gdyby twórcy potraktowali go z szacunkiem i gdyby nie próbowali na siłę go przedstawić negatywnie. Gdyby faktycznie był bohaterem, gdyby faktycznie był pozytywną postacią, to Jim byłby najlepszą postacią ze świata Wings. A tak twórcy musieli to spierdolić oczywiście. No i przez to, że w taki sposób przedstawili Jima, no to najlepsze postacie ze świata Wings to są syreny. Ale Jima jest mi naprawdę szkoda i tak jak to się mówiła, Jim zasłużył na to, żeby go potraktować lepiej. Jim jest ofiarą w świecie Wings i zasłużył na lepsze potraktowanie. To będzie na tyle. Teraz myślę, że najbliższy scenariusz wideo, bo to właśnie na temat postaci ze świata Wings. Omówiłam Jima, więc to pewnie inne postacie omówię. Szkoda mi Jima. Naprawdę szkoda mi Jima. Szkoda, że ma złe zakłacenie. Jak mówiłem wcześniej, on jest ofiarą, prawdziwą ofiarą w świecie Wings i on zasłużył na to, żeby go lepiej potraktować. To będzie na tyle. Bywajcie.